Michał, jesteś najmłodszym członkiem w drużynie pierwszego zespołu. Na pewno cieszysz się, że dostałeś okazję trenowania z seniorską drużyną Krakowi. No tak, bardzo mnie to cieszy, że dostałem od trenera szansę i teraz tylko wykorzystać. Powiedz mi, czy jest różnica między treningami juniorów, w których do tej pory brałeś udział, a właśnie treningiem pierwszej drużyny? Tak, jest bardzo duża, można powiedzieć, że przepaść. Szybkość gry i na pewno warunki, które starsi koledzy mają i na pewno odstajemy od tych, ale staram się nie odstawać za bardzo i robić to, co najlepiej potrafię. Liczysz na to, że dzięki temu, jak zaprezentujesz się podczas tych treningów, pojedziesz na zgrupowanie do Turcji, być może już na wiosnę zobaczymy Cię debiutującego w Ekstraklasie? Mam nadzieję, tak. Stawiam sobie najwyższe cele i dążę do tego, żeby pierwsze pojechać na obóz do Turcji, a później jak najszybciej zadebiutować. Michał, wiem, że w reprezentacji Polski, w której występujesz, U16, jesteś kapitanem. Powiedz, jaka jest Twoja pozycja na boisku, gdzie najlepiej się czujesz? W reprezentacji gram na pozycji defensywnego pomocnika, a w Krakowi grywam bardziej na dziesiątce, na ofensywnym pomocniku.